Lustro walentynkowe. Jutro 14 lutego, walentynki. Zobaczmy dzisiaj lustro z okazji walentynek na ten tydzień. Aktualizację. Zobaczmy, co czujecie, co myślicie i co się wydarzy. Czyli wasze myśli, uczucia i zamiary. Zobaczmy, co pokażą nam karty. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i nowych widzów, którzy zaglądają dzisiaj pierwszy raz. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału Orakel Miłości Uloeli. Bardzo proszę, zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry, byś dostawał wszystkie informacje od YouTube'a o moich nowych premierkach wróżb kolektywnych dla Was. Proszę również o komentarze, bym czuła Waszą obecność, bym widziała, że jesteście. Patrzę codziennie na te komentarze, czytam je i bardzo mnie one inspirują i zadowalają. Dziękuję serdecznie. Proszę więc o więcej komentarzy, o więcej lajków z tym kciuczkiem w górę i życzę Wam miłej zabawy na moim kanale. W następnym tygodniu będą wróżby walentynkowe, oczywiście z okazji 14 lutego. Miłosny temat to ten, który uwielbiacie, który potrzebujecie, który lubicie. Lubicie słuchać tych miłosnych wróżb, ponieważ wiadomo, że w sprawach uczuciowych każdy potrzebuje promyczka nadziei lub otuchy, wsparcia, wskazówki. Więc cieszę się, że takie kanały jak mój dają Wam troszeczkę wsparcia psychicznego, emocjonalnego, duchowego, mentalnego. Kochani, zapraszam oczywiście również na wróżby indywidualne, które opierają się na Waszych zdjęciach i datach urodzenia oraz konkretnych pytaniach do kart. Zapraszam serdecznie tych wszystkich, którzy nie wiedzą, co dalej zrobić, potrzebują jakiejś porady. Zacznijmy lustro. Lustro, jak widzimy, z prawej strony jest Wasza osoba, czyli osoba pytająca, niezależnie czy jesteście mężczyzną czy kobietą. Jest to osoba pytająca, która tutaj zagląda i patrzy na to czytanie. Po stronie lewej, na moim stole, jest Wasza osoba ukochana, niezależnie jaka płeć to jest. Czyli ta osoba, za którą tęsknicie. Teraz zobaczmy, jakie karty wylosowałam. Jak popatrzymy na konstelację tych kart, tak jakby nie było między Wami kontaktu, jakby osoba Wasza ukochana się odwróciła, odeszła, czy jest w izolacji, w separacji. A Wy czekacie tutaj na kontakt, czekacie cierpliwie na jakiś ruch, na jego jakiś gest. Czyli Wy jakby jesteście w pozycji oczekującej. On natomiast się namyśla, odwraca, potrzebuje jeszcze przemyślenia, izolacji. Także tutaj mamy taką konstelację już kart, tak, z samej pozycji tych kart, jak one się mi ułożyły dzisiaj. I zobaczmy teraz, kochani, nasze dalsze czytanie. Wasze myśli. Wasze myśli są pozytywne. Myślicie o tym lub macie nadzieję taką, by jeszcze wszystko się dobrze wyklarowało, ułożyło. By wszystko jeszcze poszło w dobrym kierunku, pomimo że on się odwrócił, pomimo że on potrzebuje przemyślenia, zastanowienia się, co dalej, izolacji, samotności. Natomiast Wy jesteście pełne nadziei, optymizmu, że wszystko jeszcze będzie dobrze. Być może właśnie ten walentynkowy tydzień pomoże na dobry rozwój sytuacji. To lustro to aktualizacja na ten tydzień, czyli od dzisiaj niedzieli do następnej niedzieli. Być może poprzez te walentynki wszystko między Wami się jeszcze wyklaruje. Taką Ty masz przynajmniej nadzieję w głowie, na poziomie mentalnym. Że zaświeci dla Was jeszcze słońce, czyli że przyjdą jeszcze bardzo tej dobre chwile. W jego myślach i głowie jest to, że on rzeczywiście pędzi do Was z informacją, by wyleczyć wszystkie sprawy, które są zagmatwane, nie wiem, zakręcone. Czyli tutaj jest jedynka, zaczęcie wszystkiego od początku, od nowa. Informacja, którą widzą Państwo, którą trzyma ten jeździec w ręku, to informacja, która do Was lada chwila, tuż nadejdzie. Widzimy bardzo pędzącego szybko rumaka, więc tutaj informacja przyjdzie w tempie bardzo szybkim. Widzimy tutaj aktywność, tak? Bardzo kartę energiczną. Także tutaj mamy wiadomość, on ma w głowie wiadomość, która do Was przyjdzie. No, miejmy nadzieję, że oczywiście ta wiadomość dotyczy walentynek lub właśnie następnego tygodnia, który będzie pod tą symboliką walentynek, tak? Także tutaj przyjdzie rzeczywiście jakaś informacja, wiadomość, komunikacja. Także naszykujcie się, cieszcie się. Karty tarota, które są po środku. Jakie myśli Was łączą razem? Jakie są wspólne na poziomie mentalnym? Słońce, czyli oboje pragniecie wyjaśnienia spraw. Miłości gorącej, serdecznej, pozytywnej, pięknych momentów. Słońce to najpozytywniejsza karta. Bardzo pozytywna, tak? Czyli oboje pragniecie szczęścia, miłości, pięknej, namiętnej, ogromnej. Oboje pragniecie, by jeszcze coś między Wami pozytywnego się wydarzyło. I tego pragniecie. Jesteście też oboje pozytywnie do siebie nastawieni. Pomimo jakichś zatr, kryzysów, ciszy, izolacji, jesteście tutaj pozytywnie tak naprawdę nastawieni i być może jeszcze walentynki do tego jakby tutaj przysporzą, że jeszcze nadejdzie ta gorąca, jakby piękna chwila, moment, miłość, tak? Piękne, gorące, pozytywne wibracje. Zobaczmy teraz, kochani, poziom Waszych uczuć. Schodzimy do czakry serca. Więc jeśli chodzi o Was, osoby pytające, jesteście lojalne, wierne, uczciwe, jesteście nastawione przyjacielsko, czyli przyjaźnie do Waszej osoby ukochanej. Jesteście mu wierne i chcecie mu zostać wierne. Chcecie, by ta przyjaźń, która jest tutaj ważnym fundamentem, się rozwijała. Być może jesteście nawet bratnimi duszami. Być może Ty to wierzysz lub chcesz tego, lub pragniesz, byście byli bratnimi duszami, gdzie łączy Was jakaś ważna więź. Tak? Duchowa. Tutaj karta ta też mówi, że ważna jest dla Ciebie taka baza, jakby taki fundament właśnie takiej absolutnej przyjaźni, absolutnego zaufania, tak? Takiego, żeby on po prostu myślał, że można na Ciebie liczyć, na Tobie polegać, że to jest właśnie ważny jakby taki komponent i też chcesz Ty jakby budować tą relację na lojalności, przyjaźni, wierności, zaufaniu. To są takie aspekty, które tutaj dla Ciebie są ważne. Niezależnie co się stanie, jaki kryzys. No być może w niektórych przypadkach, którzy szukają jakichś takich bardziej powierzchownych relacji, oznacza ta karta, że chciałabyś tylko z tą osobą ukochaną przyjaźni plus być może, tak? Nic więcej. Jakby tutaj nie ma karty miłosnej w tej chwili, tak? Tylko jest taka karta właśnie przyjaźń plus. Dla jednych to jest ważny fundament do budowania związku, a dla drugich po prostu jest to tylko relacja, która ma być po prostu oparta na przyjaźni plus, troszkę seksu, troszkę zabawy i jest ok, tak? Także niektórzy, którzy myślą bardziej powierzchownie o relacjach, proszę wybrać sobie swoją opcję tego tłumaczenia, tak? Kart. Jeśli chodzi o niego, w sercu on ma niezdecydowanie. Niestety, pomimo bardzo pozytywnych tutaj wibracji w tych kartach, On jest jeszcze niezdecydowany, stoi na rozdrożu, nie wie jak się zachować, nie wie co napisać, nie wie co wybrać. Być może ma również dwie opcje alternatywne. Być może jesteś ty, być może jest jeszcze jakaś ex, być może jeszcze jakaś inna partnerka, którą poznał, którą, nie wiem, ma jakąś w zanadrzu, lub jest inna droga, którą ma, inny plan życiowy, który się otwiera jakby przed nim i nie wie on zupełnie, którą opcję z tych dwóch wybrać. Jest niezdecydowany. I tutaj jeszcze jakby się namyśla. To oczywiście bardzo koresponduje z kartą, że on się w tej chwili odwraca i szuka rozwiązania, szuka jeszcze w samotności, w izolacji jakby decyzji. Tak? Tutaj ta karta potwierdza to, że emocjonalnie w jego sercu jest jeszcze jakaś dwoistość, niezdecydowanie, czego on tak naprawdę chce. Teraz zobaczmy, co Was łączy, kochani, na poziomie serca, na poziomie emocjonalnym. Tutaj karta Tarota nam to pokaże. Oczywiście oboje macie tutaj dziewiątkę kielichów. Dziewiątka kielichów mówi o tym, że macie niby wszystko. Być może pieniądze, być może, nie wiem, piękny dom, dzieci, być może wspaniałą pracę. Macie wszystko, ale brakuje Wam obu czegoś emocjonalnie, czyli nie jesteście spełnieni emocjonalnie, szukacie oboje szczęścia emocjonalnego, spełnienia marzeń na poziomie serca i tego obojgu Wam to brakuje, czyli nie jesteście spełnieni tutaj, jeśli chodzi o aspekt miłosny, o aspekt właśnie uczuciowy i tego Wam obojgu brakuje, dlatego nie jesteście do końca spełnieni. Brakuje Wam również obojgu tego szczęścia, być może emocjonalnego, które było wcześniej. Zejdźmy teraz, kochani, do trzeciej sfery, czyli Wasze zamiary, plany na przyszłość. Wasze zamiary w stosunku oczywiście do siebie. Wy, osoba pytająca, chcecie, by wszystko wyleczyło się jeszcze, uleczyło. By ten taki zły czas, który teraz jest, być może jakiś czas izolacji, smutku, rozmyślania, wątpliwości, niezdecydowania, by to minęło, by to się uleczyło. Pragniecie wzmocnienia, uzdrowienia Waszej relacji. Pragniecie, zobaczcie, tak jak tutaj ten silny dąb stoi, tak? Jakby wzmocnienia Waszej komunikacji, ulepszenia, wyleczenia wszystkiego tego, co się między Wami popsuło. Co jest chore, toksyczne, być może ma się wyleczyć. To, co on pragnie, ponieważ mu się bardzo podobasz mu się, jakby tutaj jesteś atrakcyjna, nie wiem, pociągasz go, jesteś seksowna, podobasz mu się bardzo. On chce właśnie tutaj z Tobą kontaktów, seksu, chce intymnych zbliżeń, chce po prostu Ciebie jako kobietę również adorować. Tak? Tutaj są bardzo jakieś seksualne, silne chemie między Wami, przyciąganie. I on właśnie chciałby, tutaj pokażę jeszcze w przełożeniu kartę szczęścia, chciałby być szczęśliwym, ale uwaga, konieczne to krótkie momenty szczęścia, więc uwaga, żeby nie było to takie seksualne, jakieś intymne, erotyczne szczęście lub przygoda właśnie plus, na krótko tylko, na krótkie momenty. Co Wy chcecie oczywiście tutaj w przeciwieństwie spełnienia emocjonalnego, spełnienia marzeń, chcecie głębszych uczuć, głębszej relacji. Natomiast on jakby tutaj patrzy troszeczkę, powiem szczerze, tak jak mi tutaj energetyzuje to lustro, z punktu widzenia też bardzo erotycznego, że jesteście dla niego bardzo pociągającą, seksowną osobą. I on po prostu pragnie przede wszystkim tutaj spełnienia seksualnego. Oczywiście wszyscy, którzy myślą o przyjaźni plus, to tutaj by się to bardzo zgadzało, że on tutaj bardzo jest zafiksowany jakby z Tobą na erotyczne, również też momenty, chwile, tak? Ponieważ bardzo go tutaj erotycznie pociągasz. Albo seks bardzo był ważny w tej relacji i on chce właśnie, żeby tak było dalej. Co Was łączy na poziomie zamiarów, planów? Karta świata, czyli pozytywność, zamknięcie starego cyklu, tego starego rozdziału i otwarcie się na nowe doświadczenia, na nowe jakby tutaj wibracje w tej relacji. Otwarcie się na kontakty, komunikację, otwarcie się na nowy rozdział w tej relacji. Myślenie pozytywne, wibracje, energie bardzo pozytywne. Coś się skończyło. Zostawić to wszystko, co was obciążało. I zacznijcie po prostu od nowa, nowy cykl. Ponieważ tutaj karta świata jest przede wszystkim usunięcie blokad, otwarcie się na nowe. Wyjście z tej skorupy starej. Otwarcie się również na piękną komunikację. Karta świata jest bardzo, bardzo pozytywną kartą w tarocie, która mówi o nowej pasie, o nowym właśnie pięknym procesie, tak, który się u was zaczyna. Zamyka starą fazę, oznacza spełnienie w waszej relacji, radość, szczęście i akceptacja zmian, które nadchodzą w waszej relacji. Otwarcie się również na te zmiany i również jakby tutaj wszelkie zmiany w waszej relacji, które stworzą jakby wasz związek lepszym. Zobaczmy jeszcze, kochani, jakie energie są ważne w waszym związku. Proszę o wskazówkę energetyczną dla tej relacji. Proszę o wskazówkę energetyczną dla tej relacji. Proszę o wskazówkę energetyczną dla tej relacji. Door to personal healing and happiness. Ok, czyli tutaj ta karta koresponduje bardzo z kartą świata w tarocie. Czyli otwarcie się na nowy cykl, karta brama. Przejście przez bramę i otwarcie się na nowe. Przejście przez tą bramę, która się przed wami otwiera, przez te drzwi, przez ten piękny tej, widzicie, ogród. Przejście do tego paradise, czyli przejście do tego raju i otwarcie się na rozwój personalny, na wyzdrowienie waszej, nie wiem, psychiki, waszej osobowości, tak? Czyli rozwój osobowości, uzdrowienie waszej osobowości. Zacznijcie oczywiście od siebie samego, samej i przejdźcie później do uzdrowienia waszej relacji, tak? Uzdrowcie wszystko to, co było toksyczne, chore, złe, nie wiem, było kulą u nogi, was frustrowało. Usuńcie wszelkie jakby negatywne energie z waszej relacji i z was samych, czyli zacznijcie od siebie, przejdźcie przez tą bramę, to oznacza też rozwój, rozwój psychiczny, emocjonalny, mentalny, tak, emocjonalny, czyli tutaj brama do waszego personalnego uzdrowienia, waszej osobowości i szczęścia, tak? Czyli ta karta koresponduje bardzo właśnie z tą kartą. Te przekazy są no prawie te same. Zostawcie za sobą, czyli za tą bramą, to stare, zamknijcie starą fazę i przejdźcie w nową fazę. Wejdźcie do tego ogrodu pełnego szczęścia, miłości. Paradise. Czyli tutaj też te karty mówią rzeczywiście to samo. Zobaczmy jeszcze orakel miłosny. Jaką wskazówkę ma dla was orakel miłosny? Proszę o wskazówkę oraklu miłosnego od aniołów. To jest miłosny orakel anielski, zaznaczam, doktor Doryn Pyszczuła, czyli zobaczmy wskazówkę oraklu miłosnego od aniołów. Ups, dziękuję. The time has come to clear your energy. Release your ex. Ok, czyli czas ma nadejść, czas musi nadejść, by jakby wyklarować wszystko, całą twoją energię. Wyklarować to znaczy, przepraszam, oczyścić. Oczyścić całą twoją energię, widocznie negatywną jakąś, tak? Czyli czas, który nadejdzie teraz, musi pomóc tobie oczyścić twoją energię. I tutaj zostaw wszystkie inne sprawy, które ciebie obciążają, na przykład eks, twojego ex, nie wiem, męża, partnera, przyjaciela. Zostaw to wszystko, ponieważ to tylko Cię obciąża i zabrudza Ci to, swoją energię rozwoju. Zostaw to, oczyść to wszystko, co stare i wejść w nowy proces, w nową fazę, w nowy rozdział. Tak, zacznij od zera, ale żeby zacząć dobrze od zera nowy związek, nową relację, nową szansę, nową próbę w związku, trzeba oczyścić te wszystkie stare energie, które Ciebie obciążają i które nie dają Ci tak naprawdę, by się otworzyć i rozwinąć, tylko Cię blokują. Zobaczmy jeszcze, co chce Tobie Twoja osoba ukochana dzisiaj przekazać. Dein Hilferuf ist schon angekommen. Czyli Twoje wołanie o pomoc jest już, nadeszło już do aniołów, tak? Do Wszechświata, Opatrzności Bożej. Twoje wołanie o pomoc jest już tam angekommen, czyli już tam przyszło. Dein Gebet wird erhört werden, czyli Twoje modlitwy, Twoje prośby będą wysłuchane. Czyli jeśli medytujesz, afirmujesz, jeśli prosisz Boga, być może się modlisz, tak po prostu, być może prosisz anioła stróża o pomoc, archanioły. Być może prosisz Boga, Wszechświat, kosmos o wsparcie, bo już nie możesz sama, jesteś bezsilna, to tutaj nadejdzie rzeczywiście pomoc od Wszechświata. Także wierz w to, że Wszechświat czuwa nad tym wszystkim i w odpowiednim czasie nadejdzie jakaś pomoc dla Waszej relacji, jeśli nie możesz sobie sama emocjonalnie z tym poradzić. Niech się dzieje, niech się tutaj wszystko dobrze rozwinie, niech się spełnia, niech nadejdą dobre wibracje, zgoda, dobre decyzje. I ja życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji walentynek. Oczywiście proszę Was, teraz będą filmiki, wróżby walentynkowe. Zapraszam Was serdecznie na mój kanał codziennie. Do usłyszenia już wkrótce.